Wyszedł Doom na Questa. Brakuje w nim najważniejszego feature'u. Nie jest to jakoś super odczuwalne, ale ja najbardziej ceniłem w Doomie. Mam specjalnie dwa Doomy. Jest Doom 3 i Doom 3 Bethesda Edition. Bethesda Edition jest upośledzono wkurzający. Nie da się przerywać cutscenek i zajmuje 3 razy, 4 razy więcej. Doom zwykły jest ten. Jest 3 i 3 BFG, ale BFG ma kilka usprawnień. Na przykład poprawione, chodzi się bez latarki i mniejsze zasładowania. O fuzu to, i to zajmuje pewnie 2 giga. To zajmuje kolejne 2 giga i w ten sposób zajmuje 7 giga zamiast 1,5 giga. Z masakra. Czy będę grał w drugowojenną wersję Pawłowa? Tak, temat Pawłowa. Kurde, tylko no, VR i stream. Mi się teraz wygodnie siedzi i gada. Więc to jest ciężka gra. Może na VR-ze ją kiedyś przejdę. Nadal ładne, ładne są te cieniunie tutaj. I bump mapping to był, kurde, pierwszy bump mapping Karmaka. Myślisz, że to jest przestrzenne, to jest płaskie, tylko Karmak cię oszukał i zrobił bump mapy. Pamiętam, to świeciłem latarką i się odbijało ten. To światło latarki w tych. To było rewelacyjne. Ale tak, to jest dramat. Bronie są tak słabe. Tak smutne. W oryginalnym Doomie się lepiej strzela. Tutaj się tak smutno strzela. Ty. Sądziłem, że mi przywalił. Zbiliście mnie. Nie, ale smutne są te bronie. Strasznie. Więc to było tutaj, tak? Spawnowało. Smutne, nie? Kurde, słabe to strzelanie. A podobało mi się to, że tam było te panele tutaj. Co zrobią drzwi z nim teraz? Czy są te dziury? Nie, to jest... Ty, zmiażdżyło. Są dziury, ale no... Nawet ładne są te efekty trafień. Tylko ta gra, ile ona jest lat młodsza od Firu? Tylko teraz nie sprawdzę, bo to jest chyba Alt-Tab nie działa dobrze. A, właśnie. Ile... Z którego roku był Fir? Spali człowieka, spali. Jak na swoje czasy było spoko, ale to strzelanie jest straszne teraz. Bardzo się to zestarzało. Doom jest film 2005, no więc jest troszeczkę tam. Jeszcze raz, udusiłeś mojego przyjaciela? Podobało mi się, bo były grube zombiaki. Były grubole. Grubole to mnie strasznie... To była pierwsza gra, która pokazywała grubych ludzi. To było wspaniałe. Bo gruby człowiek wymagał więcej wielokątów, tak? A na to nie było stać nikogo, no. I tutaj nagle się okazało, że Karmak zrobił tyle wielokątów w postaciach, że byli grubi ludzie. Connection established. Marine. I can't believe you're still alive. I'm unable to return to Mars City. All passages out of the Delta complex have been blocked. Setting up a command post here. I can monitor the status of the entire base from Delta Central Authority and communicate with other Marines. Ale tu miały takie fałdy tłuszczu pod brudki i tak dalej. Team and get that transmission sent. Head toward Alpha Labs. It's the fastest way to find them. I'll update your PDA security clearance from here. Good job. Wkładany sobie tablet w oczy.
Ładne, ładna ta gra. Podoba mi się styl graficzny mimo wszystko w tym Doomie. A, zepsuła się. Czyli dostałem clearance, czyli mogę teraz gdzieś wejść. Żyjecie? Bazuka, wyrzutnia. Ojej, trzeba czytać notniczki. Czytanie w grach. Czy będzie Fear 3? To zgrywalne? Jedynkę, dwójkę grałem, trójkę mi się nie... Wszystko okej? Okay? No tak się strzela, no niestety strzelanie jest smutne. Do potęgi. Jak cienie w Quake 4? Quake'a 4 nie mam, ale to jest ten sam silnik. Za to mam hitową grę. To jest najlepsza gra świata. A, jedna z kilku. Jedyne co usunęli z Duma 3 to są super cienie Carmacka. Niestety. Nie ma tych super ostrych cieni Carmacka. Czy go nie miałem? Mam go na tym sklepie Sweeney'a, a ja wolę na mieć na u grubego. Czy będzie angielski? Tak, musimy do angielskiego wrócić, tylko na razie tak kurde, no mało jestem przy kompie. Pokaż tutaj quick save. Czekaj, odpaliłem Duma. Zaraz. Zaraz się okaże, bo mogłem z tego odpalić. Czy planuję powrót najlepszych gier boomerskich, które nie zagrałem? W co ja nie grałem? Nie ma tego dużo niestety. Kiedyś było mniej gier, no bo grać we wszystkie. Czekaj, to jest zwykły Doom. O Jezu, to jest zwykła wersja. Ona jest lepsza. Kurka, znaczy... Tu będzie widać te cienie Carmacka. Szczęść Boże. O, patrzcie jakie cienie. W 2004 roku. It'll only take a second. Okay, let me get this started. Czy grałem? O, w Republic Commando nie grałem. Dobra. You're gonna need to hold still. Moving around only makes the test take longer. All right, bioscan looks good. You're cleared for entry. O, cień pod tym pająkiem. On behalf of the UAC, welcome to Mars City. This facility serves as the central hub for all. O, i w tej wersji można przewijać pokazówki. A w wersji niestety Bethesdy nie można, ale tak, no Bethesda was jest minimalnie lepsza. Mars City is a smoke-free facility. Please smoke only in designated areas. Thank you for your cooperation. Haven't seen you before. You must be with that new detective. Patrzcie jakie cienie. Ludzik zostawia cień. I'm here because there seems to be some very serious problems. Oj, te mordy, oh, really? Do I need to remind you of the groundbreaking work that we're doing here? No. But I've been Anthony Hopkins przestanie tam był. Listen, buddy, you don't have clearance for this area. Move along. Mam ręce. Więc cienie Carmacka tutaj. Rewelka. O. I don't think I've seen you before. You must be a replacement for one of the guys we lost. Odbicia Carmacka. Na wiarze można robić fajne rzeczy tutaj śmieszne. Można wyginać się rękami i tak dalej. Suchar. IBM News Network, your universe now. The Union Aerospace Corporation denied allegations today of several reports showing someone new. Military presence. It's always nice seeing new faces around here. Hope you enjoy your stay. Czy undermine sprawdzić? You hear about Allen? Yeah, they said he just lost it. Shipped home this week. We lose one, gain another. No shit. I wonder who they're gonna move to from. Oh. Turkey
byłem rozczarowany. Liczyłem, że coś więcej tej będzie, ale to było też spoko. Ale prekursor cookie clickerów. Co tam, że dziwnie wygląda Cyberpunk na tym, na PS... Nie wygląda tak dobrze Cyberpunk na PS4. Proszę tutaj nie oszukiwać moich widzów. Że Kroniki Riddicka. Jezu, tak, Kroniki Riddicka były świetne. A tam był bardzo podobne cieniowanie. Aż muszę sprawdzić. O, jakie cienie. Prosto z tej kratki wychodziły cienie kratkowe. One już nie są badynamiczne. Took your sweet time, Marine. Now, here's the situation. Another member of the science... Agent Schrader is breaking Bent, to jest. Trzymam wersję zremasterowaną. Spójrzcie na to jeszcze. Pokażę wam paździerz prawdziwy. 1920-1080 jest polski. Do dzisiaj nie ma. Input. Nadprawione są inputy. Achievementy. 8 wątków wokselowych. Zaraz was zatka. Gra, który to był 98? Jest autosave. Tak, to były woksele. Woksele rozmyte niesprzętowo. To w ogóle masakra. Śnieg. Ludzi, który... O! Patrzcie, jak jest animacja. Animacja szkieletowa. Jedna z pierwszych animacji szkieletowych. Cieniowanie dynamiczne. Zima jak prawdziwa. Tak naprawdę to wygląda. I uwaga, patrzcie na to. Odbicia. Jak się wpadało do wody, powstawały fale. Wpadałem do wody i wypadałem z wody tylko, żeby zobaczyć te fale. Nie dało się wyjść z wody, bo trzeba było wiedzieć, że można wyjść tylko w miejscu, gdzie są schody. To jest wszystko wokselowe. To jest jajo. To jest absolutnie wokselowy teren. Okay. That was cold. Można się było podciągać. Co wy na to? Gludzik miał mordę? Niesamowite. Tak, pierwsza gra 3D, dokładnie. Czy ogrywałem Beyond Good and Evil? Ta. A to jest tak dobra gra. Ośnieżone drzewa, domy, chaty, skoki. Może Prince umiał się podciągać w 90... To było 80 czy 81? Chyba to było 80 któryś. Moment, sorry. Czy Second Contact sprawdzałem? No właśnie nie. A, i orkiestra symfoniczna zrobiła ścieżkę dźwiękową. O, umiał chodzić powoli. Jeszcze chyba umiał... Jezu, umiał się czołgać. Patrzcie na to. I układa stópki, ponieważ animacja jest szkieletowa, jest można było sterować położeniem. Więc jak się wchodziło tutaj w takie coś, to on to wszystko uwzględniał. To było zajebiste. Wtedy wiedziałem, że kiedyś gry przyszłości tak będą wyglądać. Skradanie się pomagało przy tym. Podczas skradania. To było, jeszcze w ogóle pistolet miał celownik laserowy. Aha, pokażę wam najlepsze. To jest faza. Skanowanie terenu podczas włączenia mapy pierwszy raz. Okej, kiedyś skanował, teraz nie chcę. Okej, trudno. Czy grałem w Darkstone'a? Tak. Ja bym nie słyszycie tego, tam wam głośniej. To jest cicho jak diabli. Nie, zbyt cicho. Potem jak ryknie, to pewnie się zesteguje wszystko. O, niezależnie poruszały się nogi, chociaż nie do końca. Przejście jest sztywne, ale... Przecież tak, układa ten... Tak, strzał w wodę dawał efekt, patrz. No tylko nie dało się trafić w wodę, bo
Celowanie nie działa do końca tak, jak myślę. Ale tak, dawał efekt. Widzisz, nawet jak on wpada, to robi ślad. Pluska. A tu widzicie te kanty, ząbki, to jest ta reprezentacja tych wokseli. To jest zajebiste na swój sposób. To jest super temat. Ten silnik jest fajny, lubię silniki wokselowe. Mam do nich sentyment mocny. Ten silnik był czysto sprzętowy, nie wykorzystywał dopalaczy. Wymagał Intela 200 MMX co najmniej, na którym tak nie chodził dobrze. O, to. Fizyka. Fizyka. Tak, i są Gwiezdne Wrota, więc to mówię, to była gra dla fanów tego. Która jest? Kurde, no muszę spać, pies wzywa. Menu kołowe, jak na konsolach. I jest teraz, dobrze sobie przypomniałem, zaraz. O Jezu. Jest Second Contact, tak? Dobrze sobie ten... O! Zawsze na końcu było, że Hideo Kojima game. Tokeny... Ty, po polsku! Jaka faza. To strasznie lubiłem. Jezu, to było tak zajebiste w tej grze. Wiadomo, gramy na ekspercie. Opcje broni i był tryb science fiction. Science fiction, w pewnym momencie miałeś misję z kopalnią, którą opanowali obcy. To było zajebiste. Czyli grałem na realistycznym, bo tam jest człowiek z żelaza, to jest nawiązanie do polskiego filmu, zajebiście. Jest laptop. Ty, postacie pamiętam do dzisiaj. To z tego ten, teraz pliki, historia, personel. Zaraz. Strasznie mi się podoba zarządzanie tymi ludzikami. Dobra, sieć, IM, potem dochodzi druga agencja założona przez tego. Członkowie. A, jest Magic, zawsze brałem tak. Iwana brałem. Ivan Dolich. Wkurzało mi to, że w dwójce nauczył się gadać po angielsku. W jedynce gadał tylko po rusku, ale spoko. Jeszcze raz, sieć. Członkowie. Jest lepszy interfejs niż w tym. Lepszy interfejs niż w... Cyberpunku. Ice'a brałem, Ice Bannon, to syn strzelca z Wielkiej Brytanii. Był strasznie wyluzowany. Ice Williams, przepraszam. Yeah, this is Ice. Zajebiste. To interakcje były spoko. Fidela brałem, Fidel był strasznie uzdolniony, jeśli chodzi o ładunki wybuchowe. To było strasznie dobre, były te relacje między postaciami w tej grze. Wydaje to Statika, Tora, Winsnes, Red Barry, Fox, Ivan Lucky Lynch. Ciekawe, gdzie jest ten. Lubiłem brać najsłabszych i potem ich rozwijać. Tak, część przeszła do tej drugiej agencji, potem powstawała druga agencja. Shadow ze swoim... Shadow miał ciekawą broń. Nie, zaraz, nie Shadow. Ktoś z nich, jeden z nich, zaraz, momencik. Jedna ciekawa rzecz tu była. Bo są byli członkowie. No właśnie. Bo jest Polak w ogóle, nazywał się Steroid. Tak, jest Polak. Ktoś tam pyta. Doc, Jimmy, Bev, Bud, Rusty, Pops. Pops chyba zmarł. On miał coś 70 lat w oryginale chyba. Tak, przepis, że ten, którzy osiągnęli wiek 85 lat. To było dobre. Okej, on miał 80 lat. Pops był spoko. Spike. Jeden z nich miał tą... Jezu, Wolf był zajebisty. Miałem Wolfa. Wolf miał nadwagę. Lubiłem go, był grubasem. Był strasznie celny, strasznie spoko i tyle.
ta historia tych ludzi były fajne tutaj. Mike miał. Już moment. Mike. Jest Fidel. Fidel był świetny. Nie wiem, czy go gdzieś widzę. Dobra, no tak, pies mi tam zdycha. Ach, i taki kraj trzeba było po prostu wyzwolić. Kopalnia była chyba, nie pamiętam, czy pod Kambrią? Kurde, nie chcę teraz pomieszać. Czy gdzieś tu? Jedno to było miasteczko górnicze po prostu. Pamiętam szturm na Medinę, tam było z 20 najemników wrogich. Boże, jaka to była rzeźnia. Piękne czasy.